Słuchajcie, taki widok zdarza się bardzo rzadko, żeby dziecko przyszło do mamusi do łóżka, ponieważ dziecko już jest bardzo stare i do mamusi do łóżka nie przychodzi, ponieważ to nie przystoi. Natomiast o, w pełnej okazałości wystające dupsko. O, jest dupsko. I jest dziecko. A tak wygląda matka, która dopiero wstała, znaczy przepraszam, stop, która jeszcze nie wstała i wygląda strasznie. Ale zaraz będziemy dokonywać wstępnej reanimacji ponocnej. Wiecie co, ja robię teraz śniadanie, ale tu podstawa. Ja śniadanie już jadłam, bo obudziłam się 1,5 godziny wcześniej niż Gabrysia. Ale zobaczcie, kupiłam w Biedrze takie fajne kruasanty z masłem i będę jej zaraz robić jajecznicę i włożę do pieca te kruasanty i mam nadzieję, że to takie fajne francuskie śniadanie się okaże. Jajeczka plus ciepły kruasant z masełkiem. Napiszą, że na 3 minuty na 150 stopni, że niby można na zimno, ale i na ciepło, także będzie pycha. Zobaczcie, kupiłam dzieciakom wczoraj w Pepco takie piękne kubki białe w groszki i mają tutaj takie pióro z jednej i z drugiej strony, które jest złotą farbą malowane. Tak sobie pomyślałam, że kupię im dwa takie same, jeszcze mokre są. Dwa takie same, żeby mieli z takich samych kubków, wiecie, zakochana para. Cio, nic nie mówiłam. Żeby mieli dwa takie same kubki, tutaj taki trochę, wiecie, element żeński, groszki i takie stylizowane pióro, tak mi się to z męskim elementem skojarzyło, także mają dwa takie same, nie wiem, czy to widać, bo nie mam podglądu, także mam nadzieję, że teraz widać. I zobaczcie, jaka jestem szybka. Kupiłam sobie takie piękne ściereczki do kuchni na Wielkanoc. O, takie też one i piękne są. I właśnie dzisiaj je wyjęłam. Także, no, super. Będą na przyszłość. Takie piękne to były ścierki z Pepco, podejrzewam, bo skądinąd. O, odrywamy. Ale jestem, dobra jestem. Jeszcze nie zdążyłam dobrze użyć, a już zalałam kawą, także gratulacje. Robię śniadanie, może chociaż jajecznica mi wyjdzie. A tutaj szanowny pan królik, który zdecydował się wreszcie wyjść. O, jest, pokazuje pełną wściekliznę. Powiem wam, że gdyby nie było na łóżku narzuty, to podejrzewam, że materiał to już byłby zżarty, podarty i nic by z niego nie zostało, ponieważ moje dziecko, mój wnusio przeżywa chyba teraz okres buntu i wyżywa się namiętnie na wszystkim, co można podrzeć. Wsadziłam mu do jego nowej klatki dywanik, no to wyjęłam po jednym dniu, ponieważ był pożarty, opluty, obkubkowany i no nie, po 2 dniach, bo próbowałam zobaczyć, czy jednak może da się przyzwyczaić, żeby miał fajnie miękko pod dupą, ale niestety nie udało się. A pokażę wam, jak wygląda nowa klatka Dziubdziusia, ale to jak ją dzisiaj po południu z Gabą posprzątamy.
I voilà! Właśnie skończyło się pranie, także ja jestem już w pełni gotowa do tego, żeby iść wywiesić na balkon pranie. A jak wywieszę pranie, to idziemy sprzątać z Gabą klatki naszych szczurów i naszych królików, to znaczy sztuki jeden. I potem idziemy na długi spacer do lasu. Mam nadzieję, że uda się nam stamtąd przynieść bez. I niech mi ktoś teraz powie, że przy małych zwierzeczkach to jest mało pracy. Nie, to nie jest mało pracy. Powiem Wam, że przy króliku w domu jest mniej więcej tyle samo futra na podłogach, jak było przy Golden Retrieverze, chociaż on był 40-kilowym psem, a ten nie waży pewnie nawet kilograma. Także niech mi ktoś nie mówi, że nie ma roboty, ponieważ wysprzątanie tej bydlęcej klatki to jest rewolucja. Ona nawet, wiecie, w całości nie przejdzie przez drzwi o tamte, żeby można ją było wynieść do łazienki, żeby ją umyć. Także to trzeba wszystko rozebrać na części pierwsze, wynieść ją, umyć, wyszarować, umyć podłogę, umyć kafelki, umyć wszystko. Jeżeli chcecie mieć króliczka w domu, to pamiętajcie, że to się wiąże z czyszczeniem, non-stop klatki. Non-stop wszędzie jest futro, ponieważ on biega po całym domu. Non-stop są pogryzione kable, bo ponieważ królik, który kiedyś nie gryzł kabli, teraz już gryzie, także trzeba go ciągle pilnować, biegać za nim jak za małym dzieckiem. Także jeżeli chcecie mieć kupę śmiechu i kupę roboty w domu, to kupcie sobie królika. A ja Wam teraz pokażę, jak wygląda ta nowa klatka malucha naszego. O, i to jest domostwo naszego małego pultasia. Ta klatka ma 1,10 m długości, 56 cm szerokości. Ledwo włazi pod stół. Powiem Wam, że nawet nie wejdzie tak na wprost. Trzeba ją bokiem wpychać, bo nie da rady. Zobaczcie, jest na tyle duża, że można mu było wstawić jego domek do środka. I on w tym domku teraz często przebywa, chociaż bardziej traktuje go jako tor przeszkód i wskakuje i wyskakuje z niego. O, no muszę poprawić poidełko, bo źle powiesiłam, bo przed chwilą właśnie sprzątałam klatkę. O. Kuwetę już nauczona doświadczeniem przywiązuje, ona jest przywiązana do klatki, bo inaczej byłaby zaraz do góry nogami przewrócona, wszystko by z niej było wysypane i zrobiony totalny papier. O. I tutaj jest fajnie, bo w starej klatce paśnik był w środku, a w nowej jest na zewnątrz, więc nie zajmuje miejsca w klatce. Także jest super. Na razie jest jeszcze super czyściutko, ponieważ chrupcio dopiero... dzień dobry, chrupciu! Dopiero wszedł do środka po czyszczeniu. No ale to nie jest długi stan, zaraz będzie syf i za 2 dni trzeba będzie robić rewolucję od początku. Góra za 3. No już jesteśmy po spacerku. Zrobiłyśmy dzisiaj 11 tysięcy kroków, także nagroda nam się należy. Nagroda tłuszczka na stole. Słuchajcie, bez był, ale był taki spsiały już, tak niekoniecznie nadający się do zrywania. Szkoda było go po prostu zrywać w ogóle, dlatego odpuściłam sobie zrywanie bzu. Nic nie nagrałyśmy w lesie, dlatego że bardzo nam się dobrze gadało na takie, wiecie, dziewczyńskie tematy, także nie będziemy tego przerywać wyciąganiem telefonu i nagrywaniem. Mam ślinotok. Patrzę na to, co tu na mnie czeka. Także po zrobieniu tych 11 tysięcy kroków uważam, że nagroda jak najbardziej się należy. Dziecko już nagrodę swoją wpierdziela, a ja właśnie zaraz zabiorę się za swoją. Zaraz będę, skończę. Zmyję makijaż. Wezmę się za... Znaczy odpocznę chwilkę, potem wezmę się za taką spokojną praktykę jogi dzisiaj, ponieważ
kalorii już tyle spaliłam, że nie muszę robić nie wiadomo jakiej bardzo mocnej jogi, także dzisiaj będę sobie jakąś taką nie relaksacyjną, to aż za spokojną, ale jakąś taką rozciągającą, wyciszającą już na wieczór. Jest godzina 18, także jak się wezmę, to pewnie będzie... To jest moja nagroda. I tym razem nie jest to mascarpone, tylko to są zwykłe, chamskie lody. Trudno, dzisiaj odstępstwo od diety w postaci takich pysznych, pistacjowo-czekoladowych lodów z łychą masła orzechowego i z borówkami. A to jest właśnie, zobaczcie, to, co urosło mi na parapecie. Po prostu jak zobaczyłam, to padłam. To jest kaktusik z Biedronki, kupiony taki spsiały za 3 zł, chyba za 3 lata temu, który, zobaczcie, połamał się, nie chciał rosnąć. Ja go jakoś chciałam wyprostować, to absolutnie nie było mowy. I tak sobie siedzi w tej doniczce i siedzi. Ja w pewnym momencie tak siedzi na parapecie za firanką. Ja odkrywam przedwczoraj firankę, patrzę, a to po prostu szok, normalnie. Także tym pięknym akcentem żegnam się z Wami, kochani. Do zobaczenia następnym razem. Buziaczki dla Was. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!